Hej, Wirguliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy Wy. I od razu mam do was pytanie, czy kojarzycie grę Action 52, a właściwie cartridge Action 52? Na pewno większość z was kojarzy, czy z tego, czy innego źródła. To wyobraźcie sobie, że pewnego dnia grupka ludzi zebrała się i pomyśleli, że te gry mają potencjał i trzeba z nimi coś zrobić. Albo komuś się bardzo nudziło, nie wiem. Fakt jest taki, że w sieci powstał projekt zrzeszający programistów, którzy to mają przerobić gry z niesławnego kartridża Action 52 na coś, w co naprawdę da się grać. No i właściwie wszystko sprowadza się do tego, że ja jedną taką grę znalazłem, spodobała mi się i chcę nakręcić z tego serię. Hurra! Zapraszam! No, i skoro już wiemy, jaka jest mniej więcej historia tej gry, pragnę powiedzieć wam jedną rzecz, a mianowicie nie wybierajcie opcji menu główne, ponieważ nie jestem pewien, dlaczego w ogóle ono tak się nazywa. Jeżeli ją wybierzecie, zupełnie zostaniecie wyrzuceni z gry. Dlatego pozwólmy, aby fabułę gry, ponieważ historię już znamy, fabułę gry, opowiedział nam trochę mniej lub bardziej zsynchronizowany kwartet fryzjerski, czyli czterech śpiewających dżentelmenów, z tego co mi się wydaje powinno być trzech tenorów i jeden bas. No, to było bardzo, byli bardzo popularni w Ameryce w latach od lat 1900 do 1920, ale mniejsza z tym. Pozwólmy, aby opowiedzieli nam fabułę Fast Power w wersji 1,4. Well, hunch this bell, Martin, then with all the powers discover the secret styling technique that would revolutionize her. A revolution, esoteric order. The barbers would have only to themselves. Well, the veil is fashionistas with us for hair do he did not do, no he did not do well. They forced Fuzzy to flee to the wilderness where he's lived in solitude for a lonely, long 10 years. Well, the Bobs have found Fuzzy, but this time he's found Mac. Oh, yes, I say he's found Mac. Well, find Fuzzy, find, yes, find him. Oh, resist these barbers and fashionistas. Don't you know what the people said? Ain't worth a damn. Tak, nagrodźmy nasz kwartet gromkimi brawami. Uwierzcie mi, że zazwyczaj brzmi to troszeczkę lepiej, ale nie powinniśmy narzekać. I oto nasz główny bohater, Fuzzy. Jak widzimy, tutaj mamy mały tutorial, możemy poruszać się w prawo, możemy poruszać się w lewo i ojejku, możemy nawet skakać. I umiejętność skakania zdecydowanie przyda nam się, aby pokonywać te bezdenne przepaści, albowiem kiedy do nich wpadniemy, jak łatwo się domyślić, gra się kończy. Gra się kończy i towarzyszy temu ten bardzo nieprzyjemny dźwięk, dlatego unikajmy wpadania w bezdenne przepaści za wszelką cenę. Kolejnej rzeczy, którą musimy unikać, jest kontakt z fryzjerami, którzy chcą, aby Fuzzy pozostał w tym lesie, ewentualnie go z niego wykurzyć i zrobić mu inne okropności, na przykład ściąć jego piękną brodę i pozostawić tylko jeden kłaczek na głowie i jeden kłaczek nie na głowie. No i niestety nagi Fuzzy również nie może tak sobie biegać po mieście, więc zdesperowany i zrezygnowany kładzie się na ziemi dokładnie tam, gdzie został przez fryzjera uczesany. Możemy jednak przeciwstawiać się fryzjerom, wjeżdżając w nich i powinniśmy robić to często i gęsto. Nie bać się ich ogromnych nożyczek, ogromnych... Oj, tak dawno tego nie używałem, że zapomniałem, jak się nazywa. Grzebieni, właśnie, ogromnych grzebieni, ani tym bardziej ogromnych suszarek, które wypluwają w nas kule gorącego powietrza. Powinniśmy te kule gorącego powietrza po prostu przeskakiwać i biec dalej, nie zważając na nic, albowiem czas nagli.
czas nie nagli jednak aż tak bardzo, abyśmy musieli pochopnie spadać w bezdenne przepaści. Już mówiłem na samym początku, aby tego nie robić. Spadanie w bezdenne przepaści zdecydowanie w grze Fast Power wersja 1.4 nie jest dobrym pomysłem. Na szczęście jednak las nie jest tak duży, nie jest to 100-milowy las zdecydowanie i zaraz dostajemy się do miasta. Do miasta w 1920 roku, gdzie dochodzimy do głównego zakładu fryzjerskiego i wybijając dziurę w ścianie naszym własnym ciałem, dochodzimy do gigantycznego robota fryzjerskiego, którego musimy pokonać naszymi własnymi umiejętnościami. Robot fryzjerski ten atakuje nas ogromnymi nożyczkami, bombami i kłakami. Kłaki na szczęście możemy odbijać w robota fryzjerskiego, znowu używając naszego jednego ofensywnego ruchu i jest to niezwykle skuteczna strategia. Fryzjerzy bowiem nie mogą znieść kłaków. Myślicie, dlaczego non-stop chcą ścinać i je wyrównywać? To jest ich jedyna słabość. Musimy jednak uważać, albowiem z kłakami spadają na nas również bomby, a bomby zdecydowanie nie są czymś, co może znieść nasz biedny Fuzzy. Bomby w takim razie musimy unikać razem z nożyczkami, a uderzać tylko i wyłącznie kłaki, celując nimi w fryzjera. Jeżeli spróbujemy celować nimi w ścianę, to guzik się stanie i tylko zmarnujemy nasz czas i energię. Na szczęście jednak udało nam się pokonać tego złowieszczego robota i oto otwiera się jego twarz i ukazuje nam się Coco Chanel! Więc to ty za tym stałaś! Ik! Ale dlaczego? Nawet nie jesteś członkinią ezoterycznego stowarzyszenia fryzjerskiego! Ki ok ik ik ok ik ok ok ik ik, panie Powers! Nie! Ik! Moda! Wcale nie musi taka być! Ik ok ik! Przyłącz się do mnie, Coco, a ich powstrzymamy. Okej. Heaven for Coco, Coco's misguided plot. Fuzz realized that he could no longer shirk his stylish destiny. His untamed hair trimmed his shaggy beard and donned a finely sewn suit. A suit. Fuzz returned to the city as the Vogue Rogue, bowing. I shall never allow fashion fascists to manipulate social trends for their own evil ends. As for Coco, Coco Chanel went on to become a popular fashion designer. I oto gra Fast Power wersja 1.4. I dowiedzieliśmy się z niej również kilku ciekawych rzeczy. Mianowicie, po pierwsze, Coco Chanel kiedyś była małpą. Drugie. Pamiętacie, jak powiedziałem, że kwartety fryzjerskie popularne były w latach 1900-1920? Tutaj mamy 1920 rok i wiemy już, dlaczego przestały być popularne. To pan Powers, rozbijając Stowarzyszenie Ezoterycznych Fryzjerów, również skończył modę na kwartety fryzjerskie. I to trochę zabawne, ponieważ próbowałem tą grę nagrać już kilkukrotnie kilka miesięcy temu, za każdym razem jednak było to uniemożliwiane, albowiem wykorzystywany przeze mnie program po prostu potwornie się kołtunił. Zabawną rzeczą jest również to, że owy kwartet fryzjerski, członkami tego kwartetu fryzjerskiego były tylko i wyłącznie dwie osoby. No ale mniejsza z tym. W opisie filmu podam wam link do strony autora gry, ma on również kilka innych ciekawych projektów, więc naprawdę zachęcam, abyście jego gry ściągali, wszystkie są za darmo i grałem, zdaje się, we wszystkie, jeżeli nie we wszystkie, to w znakomitą większość i moim zdaniem są bardzo ciekawe. Są dosyć króciutkie, ale bardzo przyjemne, podobne do tej. Możecie również sami sobie pograć w Fast Power i zobaczyć, czy uda wam się pobić mój imponujący wynik 7100. Póki co jednak, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnej serii Zagrajmy Wy, cokolwiek miałoby to nie być. Póki co jednak, trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!